JSP Szczakowianka rozegrała w sobotę najprawdopodobniej ostatni sparing przed rozgrywkami rundy wiosennej sezonu 2014-15. W ostatecznej fazie przygotowań trenerzy postanowili rozegrać spotkanie kontrolne pomiędzy pierwszą a drugą drużyną Szczaksy. Niespodzianki nie było. Zawodnicy trenera Andrzeja Sermaka rozgromili rezerwy aż 11-0. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że dużo skorzystała ta młodzież też w tych sparingach z tymi starszymi zawodnikami, obycie i tak dalej, także idziemy w dobrym kierunku, myślę. Początek spotkania był w miarę wyrównany, ale po około 30 minutach gry worek z bramkami się rozwiązał. Podopieczni trenera Sermaka dosłownie w kilka minut rozstrzelali zespół Artura Adamusa. Już do przerwy rezerwiści przegrywali 5-0 po dwóch trafieniach Marka Walczaka, Macieja Rozmusa i jednym Michała Biskupa. Po przerwie pierwszy zespół miał już bezapelacyjną przewagę, którą szybko udokumentował kolejnymi golami. Do siatki rezerwistów trafiali kolejno Damian Mrożek, Artur Molenda, dwukrotnie Maciej Rozmus, Michał Biskup z karnego, a także Marek Walczak. Ja już w tym okresie przygotowawczym wiem, kto w drugiej drużynie się wyróżnia, więc już mam w głowie, który zawodników już powołać do pierwszej drużyny. Ale dzisiaj myślę, że z jednej i z drugiej strony gra młodzież, bo pięciu albo sześciu zawodników praca, szkoła zwalniało się, także gra i z jednej i z drugiej strony dzisiaj młodzież, ale fajne przetarcie dla nich. Tylko szkoda, że nie na głównym boisku, tylko na bocznym. Już w sobotę o godzinie 15 Szczakowianka rozegra pierwszy mecz wiosenny w ramach czwartej ligi. Rywalem jaworznickiej drużyny będzie Unia Turza Śląska. Tym samym Szczakowianka kończy przygotowania, które może uznać za wyjątkowo udane. Chcemy się odbić od tej strefy takiej zagrożonej. Wiemy, że tam było ciężko i teraz śledzimy też, co się u nich dzieje, a więc ściągli trzech zawodników z trzeciej ligi, no ale gramy u siebie, a więc chcielibyśmy ten mecz wygrać i dwa następne, tak żeby się odbić od tej strefy i już mieć spokój w tej rundzie. W ostatnich tygodniach zespół trenera Andrzeja Sermaka zanotował aż 8 zwycięstw z rzędu, co jest dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi meczami. Jest bardzo dobrze, także jestem zadowolony i z kondycji finansowej, i z kondycji sportowej. Zresztą wyniki ostatnich sparingów pokazują, że ta drużyna ma potencjał. Jakie oczekiwania na ten sezon? No, chcemy wygrywać mecze i chcemy grać piłkę, żeby była zadowalająca dla kibiców. Poznaliśmy już także pełną kadrę Szczakowianki na zbliżającą się rundę. Zespół opuścili Remigiusz Malicki, Bartłomiej Molenda, Piotr Cholewa, Paweł Kędroń, Mateusz Balcer i Richard Mrozek. Nasza kadra jest taka szczupła, ale jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy Sylwka załatwić. Niedzielskiego załatwiamy, także ta grupa, którą selekcjonujemy, myślę, że powinno być dobrze w tej rundzie. Kibiców z pewnością ucieszy jednak powrót do zespołu Sylwestra Dębowskiego. Oprócz Dębowskiego skład zasilili także Mateusz Śliwiński i Jakub Leda.